ciebie dziewczyno. Bardzo serdecznie na podwojach Muzeum Regionalnego w Wigilię Święta Niepodległości na dorocznych, patriotyczno-historycznych śpiewankach. Czcimy dzisiaj 98. rocznicę odzyskania niepodległości Polski, a także 100. rocznicę największej i najkrwawszej bitwy Legionów Polskich pod Kostiuchnówką, która miała miejsce latem 1916 roku. Wspominamy tą bitwę dlatego, że była ona niejako kluczem, a właściwie nie tyle kluczem, co może bardziej by trzeba powiedzieć, wytrychem do niepodległości. To od tej bitwy zaczęto mówić głośno na arenie europejskiej o niepodległości Polski. Stała się ona bitność żołnierza polskiego, legionisty, strzelca, a przecież zginęło ich prawie 2000 w tej bitwie i Niemcy umieli to docenić. Ta bitwa stała się preludium do wydania kilka miesięcy później aktu 5 listopada, a to już był niemalże przedpokój niepodległości. Także dwa lata później, jesienią 1918 roku, często tak jak mówiła to powiedzenie, nic z tego, nic złego była Polska na lepszego. Z tym, że to nic z tego, nic złego może niezbyt precyzyjnie oddaje to, ile krwi polskiej wylało się w czasie tej pierwszej wojny światowej, więc ta niepodległość była wywalczona. Oczywiście dalej jeszcze przez następne dwa lata państwo polskie czekał wielki wysiłek zbrojny, walka i o niepodległość, i o granicę. Proszę Państwa, za chwilę odśpiewamy warszawiankę. Daję więc głos. A po warszawiance czeka nas jeszcze dwie podniosłe uroczystości wręczenia medali, pieczęć zasług obywatelskich to jedna z tych uroczystości i guziki katyńskie to druga. Panie Józefie, proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Na dzisiejszym naszym spotkaniu zaśpiewamy 25 pieśni i piosenek patriotycznych. Rozpoczniemy warszawianką 1831. Będą to pieśni powstańcze, a następnie legionowe z czasów II wojny światowej i na końcu pieśni powstania warszawskiego i zakończymy pieśnią, która powinna być przesłaniem dla następnych pokoleń. Przypomnę dla wszystkich stałych bywalców, a informuję tych, co pierwszy raz są na naszych piwankach,
że każdą piosenkę poprzedzam wstępem instrumentalnym. I dopiero wtedy wchodzimy ze śpiewem. Być może, że ktoś z Państwa, który z piosenki nie będzie znał, to powtórzymy najwyżej, nauczymy się nowej. Są dwie nowe, nigdy wcześniej nie śpiewane, ale przypuszczam, że są znane. I wobec tego przystępujemy do śpiewania. Prosiłbym od razu z pełnym zaangażowaniem. Wzmocniliśmy się szczególnymi gośćmi, mianowicie klasą wojskową z zespołu szkół imienia profesora Groszkowskiego, z którą to klasą kiedyś uczyliśmy się śpiewać piosenki i pomogą nam takim wojskowym śpiewaniu. Liczę na Was. Także, proszę Państwa, rozpoczynamy od Warszawianki 1830. Którą Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Lęckiej nazwał pieczęcią zasług obywatelskich i dodatkiem łacińskiego odpowiednika Sigillum Meriti Civilis. Uznaliśmy bowiem, że miasto Mielec zasługuje na takie odznaczenie, oznaczenie obywatelskie dla ludzi wybitnie zasłużonych dla mieleckiej ziemi, dla naszej małej ojczyzny. Postanowiliśmy, że co roku, w miesiącu listopadzie, w miesiącu odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, przyznawać będziemy jedno oznaczenie wraz, to będzie medal wraz za statuetką jednej osoby nieżyjącej, która położyła olbrzymie zasługi dla tej ziemi, a jeden medal wraz ze statuetką przyznawać będziemy co roku jednej osobie żyjącej o wybitnych osiągnięciach dla naszej mieleckiej ziemi. Chcę Państwu powiedzieć, że wręczenie tych pięknych medali i statuetek poprzedzone zostało w bieżącym roku szeregiem działań towarzystwa, z którego najważniejsze to cykl spotkań edukacyjnych poświęconych wybitnym postaciom naszej ziemi. Było ich tych spotkań 11, a wykładowcami byli uznani nie tylko w środowisku mieleckim,
pedagodzy, dydaktycy. Są oni obecni na dzisiejszej uroczystości. Drugim istotnym działaniem towarzystwa w ramach tego dużego, wielokierunkowego zadania społecznego dotowanego przez rząd Rzeczypospolitej poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich były inicjatywy społeczne. Wzięło w nich udział 17 podmiotów, były to szkoły, organizacje pozarządowe, fundacje. 5 z nich ocenione zostały jako najlepsze, pozyskało od Towarzystwa Miłośników Ziemi Lskiej odpowiednie fundusze po to, aby mogli realizować swoje szlachetne inicjatywy. Przedstawiciele zwycięskich beneficjentów tych funduszy są także razem z nami na dzisiejszej uroczystości. Wreszcie trzecim kluczowym elementem realizowanego projektu to zgłaszanie kandydatu do medalu Pieczęć Zasług Obywatelskich Civilum Meriti Civilis. Do kapituły wpłynęło zgodnie z regulaminem odznaczenia 15 zgłoszeń kandydatów do tego honorowego, prestiżowego odznaczenia. 8 spośród osób nieżyjących i 7 spośród osób żyjących. Kapituła, na której miałem zaszczyt przewodniczyć z przedstawicielami pana prezydenta i z przedstawicielami pana starosty, na swoim posiedzeniu w dniu 27 października tego roku w sposób zgodny z regulaminem nagradzania w oparciu o wyniki głosowania przeprowadzanego w trybie tajnym tym szlachetnym odznaczeniem postanowiła uhonorować w jego pierwszej edycji, tegorocznej edycji spośród osób nieżyjących błogosławionego księdza Romana Sitkę, a spośród osób żyjących pana Janusza Chodorowskiego. Nie był wyborem prostym, dlatego że każda ze zgłoszonych postaci niewątpliwie zasłużyła na to szlachetne odznaczenie. Chcę jednak dodać, że wszyscy nominowani, którzy nie otrzymali tego odznaczenia w pierwszej edycji, mają jednak szansę otrzymać je w kolejnych edycjach. Niech to odznaczenie, które za chwilę wręczę laureatom pierwszej inauguracyjnej edycji, będzie integratorem wszystkich mieszkańców mieleckiej ziemi, a jego laureaci wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Wyrażam słowa podziękowania panu staroście Zbigniewowi Tymule i panu prezydentowi miasta Danielowi Kozdębie za solidarne partnerstwo na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, które na zawsze wpisze się w kalendarz imprez integrujących mieleckie społeczeństwo. Imprez, które przywoływać będzie na pamięć postacie naszej mieleckiej ziemi. Wybitnie dla niej zasłużone. Składam podziękowanie wszystkim tu obecnym Państwu za to, iż to Waszej obecności, tuż przed rozpoczęciem tradycyjnych, niepodległościowo-patriotycznych śpiewanek, możemy dokonać aktu wręczenia tego nowo ustanowionego, prestiżowego, obywatelskiego odznaczenia. Proszę teraz Państwa, zanim dokonam aktu wręczenia, o wysłuchanie kilku zdań na temat laureatów. Otóż błogosławiony ksiądz Roman Sitko pracował w Mielcu na mieleckiej ziemi w latach 1907-1921. Pracował w parafii świętego Mateusza w Mielcu i jako katecheta w mieleckim gimnazjum, a okresowo pełnił funkcję dyrektora tegoż gimnazjum. Był budowniczym bursy gimnazjalnej i inspiratorem wielu działań religijno-wychowawczych pod hasłem Bóg, Ojczyzna, Cnota. Swój nieprzeciętny talent oratorski, miłość do Boga i Ojczyzny ujawniał szczególnie w podniosłych kazaniach głoszonych na licznych nabożeństwach z udziałem mieleckiej społeczności gimnazjalnej. Po wyjeździe z Mielca do Tarnowa pełnił ważne funkcje, m.in. był kanclerzem kurii i rektorem seminarium duchownego. W czasie okupacji hitlerowskiej za działalność religijno-patriotyczną, tajne nauczanie alumnów, został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam bestialsko zamordowany w 1942 roku. Wraz z wieloma innymi męczennikami z czasu II wojny światowej został ogłoszony błogosławionym przez papieża Polaka Jana Pawła II podczas jego siódmej pielgrzymki do ojczyzny w dniu 13 czerwca 1999 roku. Zacytuję słowa papieża, który wygłosił właśnie w tym dniu.
nieznany żołnierz w wielkiej sprawie Bożej, bohaterski kapłan, wdeptany w ziemię jak ziarno pszeniczne, starty na proch krematorium, wysłużył dla nas niezwykle cenny kapitał duchowy. Patronat błogosławionego księdza przyjął Mielecki Zespół Szkół Ekonomicznych, a na pamiątkowej tablicy z 1936 roku w budynku bursy widnieje przesłanie jej fundatorów. Cytuję: Młodzieży Polska, ukochaj jak najlepszy dom rodzinny tę bursę, którą ci dał w 1912 roku ksiądz Roman Sitko, prałat, dyrektor, twój przyjaciel. Teraz proszę pozwolić kilka zdań o panu Januszu Chodorowskim. Jak wiemy, był długoletnim pracownikiem wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Mielec, gdzie pełnił bardzo odpowiedzialne funkcje, między innymi głównym technologiem i odpowiadał za uruchomienie wielu programów lotniczych. W 1992 roku powierzono mu kierowanie zespołem przygotowawczym specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. Wniósł znaczący wkład w organizację prawnych rozwiązań stref w Polsce, nie tylko w Mielcu. W 1994 roku został wybrany na prezydenta miasta Mielca i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 20 lat. Mądrym zarządzaniem, wieloma rozważnymi i trafnymi decyzjami oraz dobrą współpracą z Radą Miańską i innymi instytucjami, a zwłaszcza z Agencją Rozwoju Przemysłu i jej oddziałem w Mielcu, wyprowadził Mielec z głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego, a następnie doprowadził do zrównoważonego rozwoju i dużej pozytywnej zmiany wizerunku miasta. Ważniejszymi przemianami w okresie jego prezydentury były także pomyślny rozwój strefy, co wysunęło Mielec na pozycję lidera w produkcji sprzedanej przemysłu na Podkarpaciu i znacznie obniżyło stopę bezrobocia. Dzięki niemu powstał także Mielecki Park Maszynowy, budowa i usprawnienie wewnętrznej i zewnętrznej sieci dróg, budowa oczyszczalni ścieków i innych ważnych urządzeń w gospodarce komunalnej, rewitalizacja Starego Miasta oraz rozwój i unowocześnienie bazy dla oświaty, kultury, sportu i rekreacji. To wszystko zrealizowano przy utrzymywaniu budżetu miasta w stanie zrównoważonym, bez zadłużenia. Prezydent Janusz Chodorowski prezentował też niezmiennie wzorową postawę moralną i dla wielu samorządowców, co sami zresztą podkreślali i nadal podkreślają, był i jest wzorem do naśladowania. Teraz, proszę Państwa, zamierzam dokonać zgodnie z regulaminem aktu wręczenia medali pierwszej edycji i w imieniu świętej pamięci błogosławionego księdza Romana Sitki medal ten wraz ze statuetką i legitymacją wręczę pani dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, pani Marcie Mysona wraz z delegacją szkoły, a pan Janusz Chodorowski odbierze oznaczenie osobiście. Poproszę mojego kolegę, wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemieckich Zbigniewa Likerskiego, aby pomagał mi w akcie wręczenia. Pani dyrektor, stan satysfakcji wręczam pierwszy medal pieczęć zasług obywatelskich cywil dla błogosławionego księdza Romana Sitki, patrona waszej szkoły. Przyjmujemy go za drugim zruszeniem. To jest dodatek, to jest, proszę Państwa, dodatek do medalu. Sam medal jest wykonany podobnie jak ta statuetka z czystego brązu. Na tablicy znamionowej jest wygrawerowany nazwa, nazwisko księdza, błogosławiony ksiądz Roman Sitko, pieczęć zasług obywatelskich, numer 1 przez 2016 i data jego wręczenia. Pani dyrektor, z całą satysfakcją wręczam również ten dodatek do medalu. Niech stanie na poczesnym miejscu w Państwa szkole. Wręczam także legitymację, numer 1 tego oznaczenia. Mam niesłychaną satysfakcję,
Razem pracowaliśmy przez wiele lat w fabryce. Wręcz panu ten medal Wielkości Zasług Obywatelskich Civilum Meritum Civilis do zasług, jakie pan położył na tej ziemi. Bardzo proszę. To jest podobna statuetka jako dodatek do tego medalu z nazwiskiem pana Janusza Ogorowskiego. I będzie oczywiście to legitymacja numer 2. Bardzo proszę. Chciałbym zaprosić do wspólnego zdjęcia. Do wspólnego zdjęcia jeszcze bardzo prosimy tutaj. Laura. Proszę Państwa, zamierzamy złożyć te kwiaty w narodowych barwach wraz z panią starostą Marią Nabiera przed portretem błogosławionego księdza Romana Sitki. Ze swej strony pragnę powiedzieć kilka słów w imieniu kapituły, której przedstawicielem jestem wraz z panem prezesem. I przede wszystkim pragnę podziękować pani dyrektor i te podziękowania składam na ręce pani dla całego zespołu pedagogów, ale także młodzieży. Dziękujemy, że nasza szkoła wystąpiła z wnioskiem i w tak dobry sposób uczciła swego patrona. Myślę, że to właśnie jest ważne, aby ten patron był obecny w życiu szkoły, w życiu młodzieży i poprzez to wyróżnienie, poprzez przyznanie pieczęci zasług obywatelskich jak najbardziej się to ziściło. Pragniemy również zapewnić, że kapituła uznała dla pana przyznanie tego honorowego odznaczenia jak najbardziej trafnym wyróżnieniem w uznaniu dla pana pracy na rzecz ziemi, rozwoju ziemi mieleckiej. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tę pracę. Dziękujemy Państwu za tą część naszej dzisiejszej niepodległościowej patriotycznej obecności. Bardzo dziękuję.